Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, to jest kolejny odcinek z grą Deadlight. Jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy, jak widzicie, i nie mogliśmy tutaj przejść. Sugerowaliście mi, żeby zobaczyć tam z lewej strony. Próbowałem, ale to nie jest to. Jeszcze zobaczymy, bo się okazuje, że złego przycisku jako turbo używałem. Więc może teraz uda nam się z turbo to przeskoczyć. Zobaczymy, spróbujemy. Także uwaga, czy będzie pierwszy fail w tym odcinku, czy będzie epickie rozpoczęcie tego odcinka. Uwaga! Jest! A więc jednak epickie rozpoczęcie, kurczę. No widzicie, nie ten przycisk używałem do sprintu. Także noob Graba. Ładnie! Udało się, ładnie. Kurde, tyle problemów, widzicie, a trzeba było inny przycisk nacisnąć po prostu. Także nice! Bardzo ładnie rozpoczynamy ten odcinek. Strzelę do niego z procy. No dawaj, chyba przeszliśmy wszystkie te pułapki szczura. Także teraz już będzie tylko lepiej. Postrzelamy jeszcze z procy. Strzelimy w szczurka, zobaczcie jak ładnie. O, w siebie strzelę. No, na szczęście siebie nie można zabić kamieniem. Dobra, także przeszliśmy chyba tutaj kolejny etap. Będzie pewnie jakaś scenka. When times change, men must change, Mr. Wayne. The rat knew the world would end sooner or later. So I built my hideaway here. The evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home and don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been back by now. The rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home, but now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you, I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. No okej, okay, także musimy odszukać szczurzego syna, że tak powiem. No i zobaczmy, musimy coś tam pozabierać. No dobra. O, on tutaj ładnie się rządził, bądź co bądź. No, przebiliśmy się sobie tutaj. Coś tam jest na górze, tylko co? Tylko co to jest? Haha, udało się. Jaki prost ze mną. Medal of Honor. O, on dostał jakiś tam medal honoru, kurczę, czyli to jest jakiś wojskowy ten szczur. No ale urządził się tutaj nieźle, trzeba mu to przyznać. Dobra, tam otworzyliśmy jakieś przejście. Nie potrzebujemy teraz apteczki, to możemy przejść. Fu. Dobra, w każdym razie mamy chyba wszystko, co nam potrzeba. No tu możemy sobie przejść. Nie, chyba nie tędy. Pewnie tam górą trzeba wskoczyć, tylko jak nie dolecę, to będzie klopsik lekki. A mogę nie dolecieć tutaj. Dobra, spróbujemy. Up we go! O! To był skok. No ale dobrze, na razie wszystko nam się udaje. Boom. I jedziemy do góry.
A gdzie ma jechać? Bok! Dobra. Skąd on się tu wziął? Bum. Brawo. O nie, 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 co jest? Kurczę, no i coś źle zrobiłem. Coś zrobiłem, bo to się nie chce otworzyć. Tutaj nie wskoczę. Przeżyłem kolejnej rzeczy, nie umiał przejść. Czy tak to mogę uruchomić jakoś? Chyba nie. Chyba muszę gdzieś zejść na dół, żeby to uruchomić jakoś. Dobra, no to zjedźmy jeszcze raz na dół. Może tutaj coś. Może to muszę wziąć? O. Właśnie, widzicie? Weźmy to sobie. Tą skrzyneczkę. Ja nie chcę nic mówić, kurczę, ale to może będzie pierwszy odcinek bez jakichś tam większych failów. A to by było coś. Na razie jest dobrze, zaczęliśmy od epickiego sukcesu, także... Także teraz tylko może być lepiej, myślę. Sobie tutaj przystawimy tą skrzyneczkę i hop! Oj, 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 dobra. Nic nie mówiłem o żadnych sukcesach. O, Jesus Christ, zaczyna się, tak? Ale dobrze, to dopiero po 7 minutach jakiś tam fail. Ale dziwne, dlaczego się nie rozpędziłem. No, może to za krótkie jest trochę. No dobra, w każdym razie na pewno tę skrzyneczkę musimy tutaj przytaszczyć, tylko co teraz... Tylko co teraz z nią zrobić? A może gdzieś jeszcze jedna skrzynka jest do przytaszczenia? No zobaczmy, czy ja tutaj mogę jakoś się na tym rozpędzić? Nie, no bo to chyba nie to. Tak jakby jeszcze gdzieś jedna skrzynka mi była potrzebna. Ale gdzie, co, jak, tego? Tego ja nie wiem. Poszukajmy. Nie, no bo to chyba nic tutaj, no nic w każdym razie nie widzę. No i coś jest jeszcze. Ale jak to uruchomić? Nie, no ewidentnie coś tutaj musi być. Nie mogę zrobić. Coś musi być na górze. Te zwłoki tak jakby wisiały tutaj i świeciły. Jakby coś chciały ode mnie. Nie mogę przejść. Z szczurkiem pogadać nie mogę.
Też nic nie mogę zrobić. No i nie wiem. Jest, dobrze. No i po prostu trzeba było to zrobić bez turba. Pięknie, pięknie. Trzeba otworzyć. Nie mogę otworzyć, więc pewnie trzeba przeskoczyć. Ale spróbujemy to. Haha. Nie te buty. Dobra. Na razie mamy skrzyneczkę, także ją spokojnie tu przesuniemy. Zaraz będziemy mogli przeskoczyć to. Albo i nie, lol. No, spokojnie. Sobie zaskoczyliśmy, a co to robi? Pewnie otwiera. To, no właśnie. W takiej zasadzie działa. Czekajcie, ale my tutaj możemy sobie sprawdzić, co to jest. No, no, no. Ha. Nie mogę się ruszyć. No dobra, zostawimy to. Tutaj coś mamy. No to do zebrania. O! No i co się stało? Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Teraz będziemy w stanie gdzieś dalej przejść, to mnie zastanawia. Może musimy gdzieś na dół zejść w ogóle. Może niepotrzebnie tutaj jadę na górę, a powinienem na dół. Tak zrobić, może to ma jakiś cel, że to tak tutaj jest. No i zobaczmy, czy to spadnie, czy coś. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, to musisz tylko zadzwonić mnie, Mr. Wade. I will help you stay. A, czy coś się udało? Come on! Dobra, zobaczmy. Zagadajmy ze szczurkiem. O, czyli jednak coś tu zrobiliśmy, okej. Okay. No to nice. Subway Networks. Here it is. Take a look at the photograph. It won't be difficult to recognize the son of the... Gdzieś on mi dał tutaj zdjęcie jakieś. Gdzie to jest? Bo ja nie wiem. Może to nie tutaj nawet. Dobra. Nieważne. No dobra. You need help, Mr. Wayne? Chyba tutaj musimy zeskoczyć. Boom. Hmm. Oj, oj, albo blisko. Ale się udało. Wszystko przeżyliśmy. These drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. O, 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 dobrze. To jest to, co jest nam potrzebne. No, już tego szczura nie ma, zobaczcie. Co za typ.
Dobra, szybko, szybko, szybko. I bum! A tam zombie na dole siedzi. Ale nas on nie obchodzi. Dobrze. O, tu są pułapki! No właśnie. Zauważyłem je, ale ciut za późno. Ale zauważyłem, to się liczy, tak? Dobra, udało nam się. Także na razie nie najgorzej, dopiero parę razy tylko zginęliśmy. Dobra, wchodzimy do wagona, ładnie. Wagon metra, kurczę, leży. Coś na dole możemy zobaczyć. Nie wiem, czy mamy iść na górę, czy na dół, kurczę. Pójdźmy może na dół, zobaczymy. Już poodkrywajmy wszystko. Aha, dobra, źle się rozpędziłem. I kim ty jesteś? Bianci. Jakiegoś Bianci znaleźliśmy. Bijacz? O, fuck. Myślałem, że to jest zejście takie łagodne albo poręcz, dobra. No nic, chciałem tylko sprawdzić, a troszeczkę nie wyszło. Już zebraliśmy, okej. Dobra, tylko jak ja teraz mam wrócić tam na górę? No chyba tam trzeba skoczyć. Mi się coś widzi. Ale no te skoki, to ja mam ultra długie. Nie, powiem wam, że i tak w tym odcinku jest naprawdę bardzo mało faili. Porównując do poprzedniego, gdzie aż musiałem wyłączyć nagrywanie, przejść spokojnie i wtedy włączyć nagrywanie jeszcze raz, no to to jest po prostu progres totalny. Progres totalny, inaczej tego nazwać chyba nie mogę. Coś blokuje maszynerię. Okay. Oje. Tak myślałem, że coś tu jest nie w porządku. Dobra, mówiłem coś o failach, tak? Ale on ma długi ten skok. Dobra. Tam chyba w prawo trzeba iść, a nie tutaj. Tak mi się coś widzi. Albo gdzieś tam trzeba tę rurkę, która nas zablokowała, przeskoczyć po prostu. Na prawo jest przejście, a tutaj chyba nigdzie nie przeskoczymy. Wow, są pułapki. Ajajajajajaj. Tu trzeba się jakoś rozpędzić i kucnąć chyba w porę. Spróbujemy. Jest! Ale nieźle, kurczę. Słuchajcie, no to nie, to ja dzisiaj jestem normalnie prosem. Normalnie prosem, like a boss. Spuszczamy szambo. No myślę, że tutaj zaraz gdzieś się wespniemy po drabince i... Chyba musimy tą wodę odkręcić z powrotem. Wespniemy się tu pewnie po drabince i zakończymy ten odcinek, bo już on dość długo trwa. O, fuck!
Kurczę. Aj, no dobry, dobry zamysł, ale złe wykonanie, kurczaki. Bo muszę ci dalej ten... No dobra, spróbujmy to przejść jeszcze, żeby nie było. Chyba trzeba troszkę dalej, o tak, powiedzmy, no niech będzie. O, ekstra. Brawo, brawo, bardzo ładny. Czemu tu jest urwana drabinka? Ale ładny. Damy radę przejść. Nie, no dzisiaj, słuchajcie, i tak jest całkiem niezły odcinek. Nie jest aż tak dużo tych faili. Udało się. Dobra. Kurde, jakieś bombardowania jeszcze były, widzicie, całkiem sporo tego. Dobra. Wszystko pięknie, ładnie. Oj, 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 oj. Myślałem, że ta rura się urwie. No dobra, wejdźmy już tutaj na górę. To będzie troszeczkę dłuższy odcinek, chyba się nie pogniewacie z tego powodu. Ekstra. Okej. Gdzieś tu wchodzimy. Dobra, ale tutaj już przerwiemy ten odcinek, także dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzisiaj zdecydowanie mniej faili było, co i mnie cieszy. No i mam nadzieję, że was również. No i to tyle. Dzięki wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!